Halo, czy witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Darkwooda. Do gry wracamy, troszkę zmieniłem ustawienia, ta kamerka jest takiej samej wielkości na ekranie, ale jest troszkę przybliżona, więc samego mnie powinno lepiej na niej widać. Boże, jaka ta gra jest głośna. Dobrze. Wracamy do gry. Muszę tylko powiedzieć, że chwilę chciałem nagrać, stwierdziłem, że jednak nie będę nagrywał i udało mi się dotrzeć do jakiegoś domku niżej, ale wyszedłem z gry i się chyba gra nie zapisała. Także to jest minuta po prostu tego, co ja wiem jakby dodatkowo. Ale i tak jesteśmy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy ostatni odcinek. I nagrywam, jest godzina 3:32. Nikogo nie ma w mieszkaniu. Poprawię sobie troszkę mikrofon, przepraszam, jakby było głośno. I zobaczymy, jak pójdzie. Napiję się coli troszkę dla rozluźnienia. Tak, kolka pomoże na pewno. Ile ta gra się ładuje? O, jesteśmy. Dobra. Byliśmy przy piecu, piecu nic nie robimy, ale widzę, że mamy jakieś inne opcje. A, przyjrzyj. A Jezu, nie chciałem przyglądać się. Wychodzimy stąd. Jak stąd wyjść? Gotuj. Wyjdź. O, grzyb był na kolorowo. Mamy jakąś dawkę, 10 na 50 esencji, ale nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. I co, coś mogę wziąć? Mam coś w ekwipunku? Nie. Okej, no dobra, no to nas nie interesuje. Mamy tutaj te sidła, czy jakąś tam pułapkę. Wracamy do gry. Stąd już wszystko chyba wyjąłem. Wiem, że do ten domek mamy gdzieś na dole z prawej, czy po prostu chyba pode mną. To ja w razie czego zostawię wszystkie rzeczy. I tam po prostu pójdę, zobaczymy, co tam na nas czeka. Tutaj grzyby już zebrałem. Czy wszystko stąd wyjąłem, jeżeli chodzi o ten nasz domek? Chyba tak, to tam... Okej, myślałem, że to jakieś przejście jest. Tu mamy domek. Mogę je zaparykadować, ale dobra, to mnie nie obchodzi. Kolejne grzyby do zebrania. Nie wiem, ja chyba będę... Nie wiem, coś słyszałem. Ja chyba będę zbierał i wrzucał do tego pieca. Nie wiem, co to jest ta esencja. Co mamy? Bak generatora prądu jest w połowie opróżniony. Benzyny wystarczy jeszcze tylko na jedną noc. PN kanister powinien znaleźć w domku nad podziemnym przejściem. To nie wiem, to jest chyba to, gdzie byłem. O, nie, nie chcę włączać nic. Zapalić generator przed zmrokiem. Krycie się w cieniu na nic się nie zda. Oni i tak przyjdą. Okej. Trupa mamy, szmata, pochodnia, zapałka. Okej, pochodnia nam się może przydać. Czy nie chcę je teraz brać ze sobą, ale może się przydać. Dobra. Czy wszystko zwiedzone? Tu jest ta dziura, troszkę mnie to martwi. Nie wiem, czy ja mogę to naprawić, czy coś. Mam taką nadzieję. O, tu mamy przejście, schowek. Czego chyba widziałem? Próbowałem chyba wpisać ten sam kod, co wtedy. Piła. Przeróbka drewno, dobra, to widzieliśmy. Studnia. Na co mi jest studnia w ogóle tutaj? Bo ja chyba nie mam tutaj systemu do jedzenia, tak mi się wydaje. Dobra, tu jest to zejście do podziemi i tu jest chyba ten domek, więc ja idę centralnie na wprost w dół. Na wprost w dół, jeżeli to ma sens. I tak jak mówiłem, ja tutaj już byłem. Ale nie... Jezu. Ale nie zwiedzałem tego domku w ogóle. Dobra, jeszcze sobie podgłoszę grę. Wziąłem lokację, zejście do podziemi. Dobra. Drewno, deski mamy, na pewno się przyda. Musimy zabarykadować. Ja mogę to rozebrać. Ta barykada jest zbyt mocno skonstruowana, by ją rozebrać. Aha. Już myślałem, że mogę to rozebrać i na przykład wziąć części do siebie do... A zabarykadowania. To by było super. Deska, kolejne gwoździe. Super, te deski są nam strasznie przydatne. Czy tu jeszcze coś jest? Tu jest pułapka i jakiś martwy pies chyba. Mogę tu przejść? Ale się troszkę boję, że jak przejdę, to wejdę w tą pułapkę, więc... Chyba lepiej będzie wejść tędy. To ten dom, tutaj znajdę zejście do podziemi. Tylko nie wiem, czy powinienem schodzić do podziemi. Co tu jest? Drzwi, okej. Okay. To mnie nie interesuje. Trup, bandaże. Używane leczą... Obrażenia hamują krwawienie.
Tu zawsze mam dwie opcje, bo to można zabarykadować i tyle. Jezu, ale prawie wbiłem w tą pułapkę. Duże grzyby. Czy się różnią czymś duże grzyby od czerwonych grzybów, czy to jest to samo? Chyba to samo. Dziwnie wyglądający grzyb. O, ubrania. Aby zmienić obecnie wybrany przedmiot, klik, przyciśnij E. Szmata, szmata, gwóźdź, wytrych. Dobra. E, plecak. Pigułka, chleb, czyli mamy jakieś żarcie. Pocisk, bateria. Po co mi bateria? Ubrania. O, worek jeszcze jest. Chleb i wytrych kolejny. Chyba wszystko. Ja mogę to rozebrać? Właśnie, rozbrój. Mogę, udało się. Co złom dostałem, okej. Myślałem, że dostanę normalnie... Benzyna! Paczka papierosów. Aha, ja nie mogę wziąć. Znaleziono przedmiot. Po prostu mamy paczkę papierosów. Zapałki? Mam miejsce na nie? Mam. Ja chcę benzynę wziąć ze sobą. Nie wiem, co wyrzucić, szczerze mówiąc. Tych grzybów nawet, nie wiem, pocisk wyrzucę. Na razie mi jest niepotrzebne. Nie mam żadnej broni, tak? Przenieść, o. Co tu jest? Grzyby kolejne. I mam jakieś przejście do podziemi. Zejście do podziemnych tuneli. Nie wiem, czy powinienem tu schodzić. Nie wiem, wejdę i wyjdę najwyżej. O nie, gra się będzie znowu ładowała 10 lat, to jest najgorsze. I te oczy tutaj. Nie wiem, czy powinienem tu być w ogóle. O Jezu. Ja tu nic nie widzę. Nie, ja stąd idę, ja tu chyba nie powinienem iść. Ja tu przyjdę kiedy indziej. Jak będę miał w ogóle jakiś pusty ekwipunek, bo na razie mam... o Jezu. Na razie i tak tu nie mam w ogóle... miejsca na cokolwiek, więc jeżeli uda mi się cokolwiek znaleźć, no to słabo. Kolejna pułapka, też się rozbroję. Nie wiem, po co mi ten złom. Ja miałem nadzieję, że w ogóle pułapkę mogę, nie wiecie, rozebrać jej nie aktywując i wziąć ją do siebie. Wtedy to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Jak w ogóle są poziomy głośności? Czy się nagrywa? Nagrywa, dobrze. Już się bałem. Jeszcze sobie podgłoszę. Jestem jakimś masochistą. O! Kolejna pułapka. Jezu, ta gra jest okropna. Gwóźdź, alkohol, drut. Na nic nie mam miejsca? A nie, mam na gwoździe miejsce. Drut. Mogę wziąć? A, mogę do tych slotów jeszcze brać ze sobą, okej. Dobra, no to chyba akurat wszystko. Ja tak mogę patrzeć w ogóle pod drzewa, ale nie wiedziałem. Jak myszką klikam. Gdzie mam... Yes! Co się stało? Wezmę tą pułapkę. Jakieś halucynki mam. Zatruty, jesteś zatruty. O nie. Nocna ochrona, o! Nocna ochrona, znajdujesz się w kryjówce, jesteś pod wpływem substancji ochronnej, która pomoże ci przetrwać w ciągu nocy. Ale zatrucie mi zeszło, jak wbiłem do domu. Jezu, jak się obsrałem, już myślałem, że tu umrę. Dobra, weźmy tutaj te grzyby, oddajmy. Trzy grzyby kolejne, to jest 40 na 50 esencji. Nie wiem, co robi ta esencja w ogóle, ale fajnie byłoby zebrać tą esencję do końca. I zostawmy resztę rzeczy w szafie. Wszystkie gwoździe. Czy mogę to wszystkie naraz zostawić, czy muszę tak klikać ręcznie? Zapałki tu są? Nie, ale są szmaty. Jest alkohol. Zostawmy tu może dwa wytrychy, chociaż wytrychy to mógłbym ze sobą nosić. Nie wiem po co są, ale mogą być przydatne. Baterie zostawię. Złom wezmę na razie są i chleb zostawię. Nie wiem na co mi potrzebny. Mogę go zjeść? Prawy przycisk myszy? Nie wiem. Tu muszę go kliknąć i zjeść? Am. Nie wiem jak go zjeść. Prawy przycisk myszy nie działa, lewy nie działa. A, prawy przycisk myszy i teraz zjedz. Okej, co mi to daje? Kondycja, twoje płuca są bardziej wydajne. A, czyli mogę biegać dłużej i tyle. No to szczerze mówiąc to nic ciekawego. Może to będzie przydatne kiedy indziej. Czy ja mogę coś zrobić z tego złomu? Chyba mogę, jeżeli dobrze pamiętam to coś widziałem tutaj do zrobienia. Pułapka łańcuchowa. Sidła. Muszę ulepszyć warsztat, by móc stworzyć ten przedmiot. A jak mam ulepszyć warsztat? Potrzebuję 6 desek i 10 gwoździ. Trochę drogo. Deska z gwoździami. Prymitywna broń, ale fajnie byłoby mieć mimo wszystko broń jakąkolwiek.
Czy nie wiem, czy bardziej się opłaca deski na deskę wywalać, czy deski na barykadowanie drzwi. Jak na razie wezmę po prostu benzynę i całą benzynę, jaką mam, wrzucę do generatora. Także musimy wziąć benzynę do ręki i ją tutaj napełnijmy. Nocna ochrona. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy w ogóle noc w tej grze następuje. Ej, sporo tej benzyny. Raz, dwa, trzy. 3,5 na 5 pasków mamy, czyli to nie wiem, 3,5 nocy jest w stanie wytrzymać. Mam nadzieję, że to zmieniło. Dobra. Noc na pewno jeszcze nie jest. Gdzie ja mógłbym pójść w ogóle? Tu są jakieś grzyby zaznaczone, więc może poszukam tych grzybów kolejnych. Jakbyśmy mieli jeszcze z jedne... Są jakieś psy, czy co? Co to jest? To jest drzewo jakieś? A, tu są dwa, o Jezu! Chyba tu nie powinienem iść. Ale chciałbym te grzyby znaleźć. O, jestem przy tym. Sucha polana. To jest tak zaznaczone. Dobra. Mam nadzieję, że znajdę te jeszcze jedne grzyby. Powalone drzewo tu jest gdzieś. Okej. Co, mogę tutaj jakieś grzyby znaleźć? Chciałbym tą esencję ogarnąć. Nie wiem, jak to działa. Czy to jest... esencja ta do odstraszania potworów, czy coś? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tu dalej przejścia nie ma. Z tego, co widzę. I tych grzybów też tutaj nigdzie nie ma. Nadal jest jasno, czyli się chyba jakoś martwić nie muszę. Królik! Chyba to był królik. Jezu. Szmatka drut, dobrze. Gdzie ja w ogóle jestem? Gdzieś daleko? Powalone drzewo? Nie wiem. Nie mam żadnego znacznika na mapie tutaj. Ale raczej daleko nie odbiegliśmy. Co to jest? Ciało, przyjrzyj się. Ten szczęśliwy prawdopodobnie umarł z głodu. Przeszukaj. Złom. Nie wiem. Tam jakąś pułapkę mogłem łańcuchową z tego zrobić. To może to chociaż porobię wszędzie przy oknach czy coś w tym stylu. Słyszałem jakieś... Jezu... Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Nie mogę żadnych... Królik! Nie mogę żadnych grzybów znaleźć. Chciałbym tego królika zabić, ale ja go nie dogonię przecież nigdy. On nie ma szans. On mi ucieknie na bank. Nie, nie będę tracił pochodni w ogóle na niego. Dobra, tu mamy ten domek, zejście do podziemi. Tyle jeszcze jestem w stanie ogarnąć chociaż. Dogonię go. Obóz wilka, znaleziono... lokację. Twój smród czuć z daleka, padlino, o co chodzi? Człowiek wilk, rozmawiaj. Twój smród czuć nawet z daleka. Ciesz się, że nie gustuje w ścierwie padlino. Postać kryje twarz pod kapturem, bije od niej zapach mokrej ziemi i sierści. Wiem, czego szukasz. Pomogę ci odzyskać zgubę, jeśli ty pomożesz mi w mojej sprawie. Co ty na to, towarzyszu? Postać nachyla się do mnie, spod kaptura rozlega się cichy chichot. Wiedziałem, że cię to zainteresuje. Zanim jednak zawrzemy umowę, musisz mi udowodnić, że jesteś w stanie ją wykonać. Nie chcę tracić czasu na jakichś nieudaczników. Chyba to rozumiesz, padlino. Pokaż, ile jesteś wart. Przedostań się do głuchego lasu. Myślisz, że to takie proste? Na twoim miejscu przygotowałbym się dobrze do tej podróży. Robię wpis w dzienniku. Ja w ogóle dziennik jakiś mam. Jak już tam dotrzesz, znajdziesz mnie w tym miejscu. Zapamiętaj je. Wilk zabiera moją mapę i bazgrze coś na niej. Tacy jak ty zawsze w końcu pełzną do mnie. Pokaż przedmiot. Plastikowa kurka. Piękna rzecz w sam raz na odpust. Zdjęcie drogi. Co tam masz? Wilk wrywa mi zdjęcie z dłoni, przygląda się mu uważnie. W końcu parska śmiechem, opluwając fotografię gęstą, żółtą śliną. Ha, 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 to ta droga? Ona dawno nie istnieje, zarosła jak wszystkie inne.
Wilk rzucił zdjęcie na ziemię. Lepiej zapomnij od razu do domu, Padlino. W tym lesie wszystkie drogi prowadzą do ciemnej dupy. Aha! Plotkuj. Na twoim miejscu unikałbym kłopotów, Padlino. Albo przynajmniej znalazł sobie jakąś porządną broń. No my broni nie mamy, rzeczywiście. Nie radzę ci łazić po tym lesie w nocy. To byłaby dla ciebie pewna śmierć. Lepiej ukryj się w tej swojej kryjówce, nim zapadnie noc i módl się o poranek. Na twoim miejscu nie oddalałbym się stąd, chyba że znudziło ci się twoje parszywe życie. Niewielu wróciło z gęstego lasu, a ci, którym się to udało, nie byli już w stanie opowiadać o swoich wesołych wyprawach. Plotki, więcej chyba nie mogę. Tak, handlować mogę z nim w ogóle. Pudełko z narzędziami, bateria, butelka, flara. Latarkę mógłbym od niego kupić, a ja mam baterię akurat. Benzynę mogę od niego kupić. Druty, zapałki, gwoździe, jajo, szmatę, magazynek. O, magazynek mogę kupić. Metalowa rurka, ciekawe czy to jest jakaś broń po prostu. No bo takiej metalowej rurki przywalić. Łańcuch. Kupuję broń i amunicję. Zegarek, szkielet pistoletu, części broni palnej, taśma. O co chodzi? Reputacja 50 plus 50. Czyli to jest chyba jakby to, jak mogę z nim handlować? Benzynę bym kupił, chociaż tej benzyny mamy trochę. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle o niego kupować. Ej, zegarek jaki byłby czaderski. Ja bym wiedział w końcu, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, kiedy mam wracać. Ale nie wiem, co szczerze mówiąc od niego kupić. Wy mi chyba będziecie musieli powiedzieć. Także jak na razie wychodzę. Jezu, jak on harczy w ogóle. Lampa. Ten jaki obóz na zewnątrz ma, on nic nie robi tutaj. Człowiek wilk to jest w ogóle. Okej. Ja mam jakiś dziennik tutaj, gdzie jest dziennik? Oj. Obóz wilka, dobra, czyli muszę tam się dostać, no to jest trochę daleko. Jest, jo, tu umiejętności. Dziennik. Mam nadzieję, że teraz gra stoi w miejscu. Wyjdę. Będę widział ogień. Tak, gra stoi w miejscu. Mamy wyrwaną notkę z dziennika. Na tych przeklętych dzikusów wszystko powinno pójść gładko. 12.09, nie wiem, 87. Nic nie pamiętam od czasu ataku na nasz obóz. Mam na sobie jakiś płaszcz, gdzieś po drodze musiałem więc zmienić ubranie. Nie poznaję siebie, ledwo trzymam w dłoni ołówek. Czy moje ciało się zmieniło? Nie czuję głodu ani pragnienia. Co się ze mną stało? Klucz do zejścia numer 2. Pamiętam jego twarz. Twarz człowieka, który najpierw mnie uratował, a później uwięził. Nie wiem, jak udało mi się wtedy uciec z jego chaty i jak trafiłem tutaj. Wiem natomiast, że ten szalony ham zabrał mi mój klucz. Jedyną szansę na wydostanie się z lasu. Wyrwał też wszystkie strony z mojego dziennika. Wątpię jednak, by odczytał z nich, gdzie jest przejście podziemne. Powinienem dla pewności sprawdzić, czy drzwi są wciąż zamknięte. Muszę go znaleźć. Nie sądzę, by po tym wszystkim nadal mieszkał w chacie, w której mnie przetrzymywał. Zresztą to i tak nie ma znaczenia. Nie znam drogi powrotnej do tunelu. Nie znam drogi powrotnej do tamtego parszywego miejsca. Okej, czyli to mi nabiera trochę sensu w końcu ta gra przez ten dziennik. W końcu coś czaję, o co chodzi. Czyli musimy znaleźć ten klucz. To jest wyjście z tego lasu. Dzień pierwszy, noce. Muszę wracać do swojej kryjówki przed zmrokiem. Błądzenie tu nocą jest zbyt ryzykowne. Las wykazuje wtedy wzmożoną aktywność. Tylko ochronny gaz w moim schronieniu zapewni mi względne bezpieczeństwo. Wilk. Chyba tracę zmysły. Jeśli to nie urojenia, to mężczyzna, którego spotkałem, miał głowę wilka. Powiedział, że pomoże mi odzyskać klucz, ale muszę tylko przedostać się do drugiej części lasu. Mam się z nim spotkać w południowej części głuchego lasu. Zanim się tam jednak wybiorę, wolę zbadać okolice. Nie chcę działać zbyt pochopnie. No też mi się tak wydaje. Przedmioty. Plastikowa kurka. Okej, czyli tu mogę wrócić po prostu do przedmiotów, które widziałem wcześniej tyle. Notatka o generatorze, dobra, to mnie nie obchodzi. Klucze, żadnych nie mam. Umiejętności również żadnych nie mam. Musicie mi wytłumaczyć troszkę jeszcze o co chodzi w tej grze, bo ja nie ogarniam za bardzo jeszcze tego dobrze. I czy mi się wydaje, że tu się robi tak troszkę żółto? Chyba nic już nie zostawiłem w tym domku z zejściem do podziemi, tak mi się wydaje. Coś tam chyba zostawiłem, ale to jest jedna amunicja, chyba tyle. A widzę, że się robi powoli żółto na zewnątrz, więc chyba wolałbym wracać powoli do domu, bo się trochę peniam. Ale jak na razie jest naprawdę okej. To są te grzyby? Trujące grzyby. Nie mogę ich zebrać. Tak, jak na nie wejdę, to znowu będę miał halucynacje chyba jakieś. Gdzie ja jestem? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Chyba w prawo muszę iść. Ej, się robi noc powoli, rzeczywiście. Dobra, jest droga. Znowu króliczek.
I tu jest chyba nasza chata. Tu jest pies w ogóle jakiś. Dobra, tak, wracam. Już zaraz jest noc. Ale chyba jeszcze nie muszę włączać agregatu? Nie wiem, generatora. Tak mi się wydaje. No to jestem chroniony, nocna ochrona. Ale nie rozumiem. Na nocce było napisane, że chyba muszę i tak włączyć generator. Chyba ta sama ochrona z gazu mi nic nie da. Dobra, wolę go włączyć, bo jeszcze dam ciała i umrę pierwszego dnia. Ja gram chyba na takim trybie, że jak umrę, to po prostu tracę część ekwipunku, jeżeli dobrze pamiętam. Na normalnym trybie trudności gram. Tu nic nie ma. Szukam tych grzybów, chciałbym znaleźć jeszcze jeden grzyb, no bo mi brakuje tylko jednego grzyba, aby mieć już tą jedną esencję, coś w tym stylu. Dobra, włączmy ten agregat. Jak szybko stąd w ogóle paliwo schodzi? Nie na tyle szybko, żebym to zobaczył. Okej, okay. Zamknę w ogóle te drzwi i wracam do domu. Te drzwi wszystkie powinienem zamknąć. Czy one są w jedną stronę tylko otwierane? Nie, w dwie. Dobra, to ja mogę je na przykład stołkiem zablokować, mam nadzieję. Jezu, jeden stołek tak długo przynosi? Puść. Dobra. Yes! Dobra, stołek jest. Grzybów nie ma, nie wiem czy one odrastają. Na zewnątrz jest, no już jest na pewno chyba noc. Stół warsztatowy. Pułapka łańcuchowa. Zrobię tych pułapek. Ja mam strasznie dużo tego złomu w ogóle. I z chęcią robimy to deskę z gwoździami. Bardzo się boję, że... coś zaraz przyjdzie. O Jezu, na pewno jest noc. Mogę to postawić? Prawie przycisk myszy, dobra. Jest jedna. Jezu, jakie to głośne. Tu drugą bym potrzebował chyba. Mogę to przenieść? Przenieść, mogę. O, tu żebym widział troszkę więcej. Chociaż... nie wiem, o, położę to tak. Dobra, widać dużo. I tu też położę pułapkę. I jeszcze mamy tutaj wejście na dole. Jezu, jakie to jest głośne. Tu oba wejścia są niezabarykadowane. To mamy jedynie. Dobra. Ja wezmę w ogóle obie deski. Gwoździe mam. Gwoździe mam tu. I zrobię po prostu tą... Jezu, jak tu jest ciemno. Zrobię tą deskę z gwoździami. Ja potrzebuję jakiejś broni, ja się boję bardzo. I kolejne pułapki. Jeszcze dwie jestem w stanie zrobić, akurat, dobra. Dobra, są dwie pułapki, wracam stąd. Jezu! Jezu, to jest straszne. Dobra. Rozłóżmy te pułapki. I pójdźmy spać. No już muszę po prostu wiedzieć, że jak coś kładę na ziemi, to... jest głośno. Jak mi widać w ogóle? Mam nadzieję, że dobrze. Troszkę się zacząłem garbić, ale... i tak chyba powinno być ok. Czy mogę tu spać, czy coś? Nie wiem, klikam lewym, prawym, E, nic nie działa. Chyba nie mogę spać w ogóle. Albo coś źle klikam, nie wiem. Co mi się stało, jakbym agregat wyłączył? Ej, naprawdę, ja potrzebuję informacji od was, bo... po prostu się nie znam. Szafa przeszukano. Tu kolejna szafa jest, okej. Okay. Czyli tu mam jeszcze mi... coś z prawej idzie. Jak coś tam mogło wejść? Nie ma szans.
Ja nie wiem, czy ja te drzwi też muszę jakoś chyba zabarykadować. Zabarykaduj. Ale jak zabarykaduję drzwi, to ja jestem w stanie w ogóle je później otworzyć? Też dla was dla was pytanie. Ja nie mam zielonego pojęcia, co ja powinienem robić na początku tej gry w ogóle. A chyba nikt nie pisał też mi ostatnio. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja tu powinienem robić. Tu wszystko widać. O tyle dobrze. Dobra, tu nikogo nie ma. Mogę przejść przez to łóżko? Nie. Przez te szpary nic nie zobaczę, bo tutaj mam pułapkę. Chyba, że tak. Tam też nic nie ma. Tu są obie pułapki i tyle. Ja troszkę zdrowia w ogóle straciłem. Nie wiem, czy mi się opłaca ten bandaż teraz używać, żeby tyle zdrowia wyleczyć? Mam chyba tylko jeden. I pigułka, która też nie wiem co robi, nie jest napisane. Ile ta noc może trwać? Dobra, nikogo tu nie ma. Co to jest? Tu też jest zamknięte. Widzicie? Grzyby odrastają. Ej, to dobrze akurat. Jak grzyby odrastają, to dobrze. Bo będziemy w stanie tą esencję ogarnąć. Nie wiem... Jednak nie. Nie wiem, po co jest ta esencja. Nie mam zielonego pojęcia, ale... Po coś na pewno jest potrzebna. Troszkę się boję, że muszę tą esencję zgarniać, inaczej nie będziemy wytwarzali tego dymu, który w ogóle tutaj wylatuje. Dźwięk brzmi tak w miarę niestrasznie, więc wydaje mi się, że po prostu się noc kończy. Mam taką nadzieję. Jezu, jak to jest głośne. Tak, chyba wstaje dzień. O Jezu. To jest strasznie głośne. Tu jest pies! O Jezu, jak to jest głośne! Aż widać Magdalenkę w tle, proszę bardzo, cześć Magdalenka. Wzrost reputacji, handlarz 100, o! Handlarz, rozmawiaj, o! Przed nami stoi mężczyzna mojego wzrostu. Przez matowe szkło wizjera jego hełmu ledwo dostrzegam niepokojąco znajome rysy jego twarzy. Niepokojąco znajome, o. Zakryty starym workiem masywny hełm sprawia wrażenie, jakby był wrośnięty w jego nienaturalnie blade ciało. Pamiętam go. To on uratował mnie w domu doktora, aha! Mężczyzna wyciąga w moim kierunku czarną dłoń. Chyba cała jest w węglu. Pokazuje mi napis wymazany na dziurawej, wełnianej rękawicy. Musimy trzymać się razem, bracie. Jego usta poruszają się, ale wszystkie dźwięki giną wewnątrz hełmu. Mężczyzna wzrusza ramionami, potem zdejmuje ogromny wór z pleców i otwiera go, pokazując mi jego zawartość. Pokaż przedmiot, zdjęcie drogi. Mężczyzna wyciera lewą rękawicą o nogawkę spodni, wyjmuje węgiel z kieszeni i zaczyna bazgrać. Gdy kończy, podnosi umazaną dłoń. Wszystkie drogi prowadzą w głąb lasu. Aha, czyli raczej nie wyjdziemy. Handluj. Nie jest napisane, co on chce. Chyba wszystko bierze. Ostrze siekiery. Siekierę mogę zrobić. Ostrze łopaty. Metalowa rurka, dziwnie wyglądający, świecący grzyb. Nadaje się do gotowania, rośnie w ciemności, z czasem zgnije. To jest chyba to samo jak te moje grzyby. Złom. Bardzo mało warty jest w ogóle złom. Deski jaką mają małą wartość? Reputację z nim sobie zmniejszam. Nie wiem, czy to się opłaca robić. Ale 10 desek mogę kupić. Butla gazowa. Uderzenie w zawór spowoduje uwolnienie gazu pod wysokim ciśnieniem oraz eksplozję. Okej. Okay. Czerwone jajo. Wygląda jak zwykłe kurze jajo, z tą różnicą, że jest czerwone. Okej. Okay. Długa lufa, szkielet pistoletu. Najlepiej byłoby siekierę zrobić. Ostrze siekiery, ale no... To jest strasznie drogie. 450. Nie mam co mu dać w ogóle. Nie wiem, jak to zarwać pieniądze. Skąd ja mogę brać pieniądze? Jakbym miał siekierę, mógłbym ścinać drzewa. Mógłbym ciąć je w deski. A tak to nie jestem za bardzo w stanie czegokolwiek zrobić w ogóle. Benzynę również mógłbym kupić. Nie wiem, wiecie co? On chyba tu zostanie. Ja sobie na razie dam spokój. Zapiszę grę, czyli wejdę do pieca i wyjdę. Dobra, mamy zapisywanie. Więc on tu chyba powinien być na następny dzień. Ja wam jak na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Nie nagrywam kolejnych odcinków, mimo że bym mógł. Czekam na po prostu info od was, od jakichś graczy Darkwooda. Co ja powinienem robić, na czym się skupić, na co zwracać uwagę w kolejnych odcinkach. Też bez jakichś większych spoilerów, nie musicie mi
100% porad dawać, tylko jakieś takie, wiecie, wskazówki ogólne dla nuba. Jutro przeczytam te komentarze i jutro w nocy postaram się nagrać kolejne odcinki na kolejne dni, więc jak na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Troszkę było dzisiaj luźniej, chociaż raz też wydarłem się całkiem głośno. No nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się prawdopodobnie za jakieś 2 dni. Jeżeli będę miał wskazówki i nagram parę odcinków na zapas, postaram się wrzucać Darkwooda co 2-3 dni. Nie będzie na pewno codziennie, także nie spodziewajcie się odcinka jutro. No, trzymajcie się i cześć. Dziwnie mi się do tej kamery gada.